jest to tak wielkie zagadnienie, problem zatrudnienia. To jest coś bardzo interesującego i to jest właśnie ten problem. Rozwiązywanie tych problemów dotyczy w najwyższym stopniu młodego pokolenia. O zapowiadanych zmianach w służbie zdrowia mówił w Polskim Radiu 24 publicysta Marek Król. Jego zdaniem są to zmiany uczciwe w stosunku do pacjentów. Jak zobaczyłem, ile pieniędzy pochłania odbudowa czy oprawa biurokratyczna usługi, z której my korzystamy medycznej, no to wydaje mi się, że za dużo jest tych struktur i one strasznie podatników wysoko kosztują, dużo trzeba zapłacić za to. Także jest spłaszczenie tych struktur byłoby na miejscu. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno, że minister Radziwiłł zrobił coś, co przez 25 lat nikt nie zauważył. Otóż konstytucja gwarantuje nam niezależnie, że mamy dostęp do usług medycznych, każdy obywatel. I nic tam nie było, żadnej informacji w konstytucji nie ma o obowiązkowych opłatach ubezpieczenia. I on to naprawdę wprowadził konstytucję, bo może po 20 latach. Także wszyscy mają, każdy, który znajdzie się w trudnej sytuacji, otrzymuje usługę medyczną, pomoc medyczną w zakresie, jaki jest potrzebny. Także to jest uczciwe podejście, że tak powiem, do pacjenta, do obywatela. Natomiast no, nie wiem, co w zamian proponuje, nie znamy szczegółów tego dokumentu, który przedstawił pani premier Beacie Szydło, Konstanty Radziwiłł. A do reformy zdrowia powrócimy już za kilka minut. 4 osoby zabite i około 30 zaginionych. To najnowszy bilans zejścia lawiny na hotel w środkowych Włoszech. Coraz bardziej nikłe są nadzieje na znalezienie żywych ludzi pod tonami gruzu i śniegu, które przywaliły budynek znajdujący się na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza na całkowitym odludziu. W hotelu, jak ustalono, mogło znajdować się nawet 35 osób, o 5 więcej niż przypuszczano. Dwie ocalały, ponieważ w momencie zejścia lawiny znajdowały się na zewnątrz. Po przybyciu ekip po 4 nad ranem w stanie skrajnego wychłodzenia odwieziono je do szpitala. Członkowie Górskiego Pogotowia Ratunkowego ustalili, że czoło lawiny, która zeszła w następstwie kilku silnych wstrząsów sejsmicznych, miało 300 metrów długości. Zdołała ona przesunąć hotel o 10 metrów i zmieść piętro, na którym były pokoje gości. Pomieszczenia na parterze i podziemia wypełnione są kamieniami, fragmentami drzew i śniegiem. Szanse na przeżycie pod ich grubą warstwą ratownice oceniają jako niewielkie. W kontakcie z Włochami jest Komisja Europejska, która oferuje pomoc. Poinformował o tym rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Dodał, że sytuację monitoruje komisarz spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. Komisja jest gotowa zmobilizować wszystkie środki, które ma do swojej dyspozycji, by złagodzić skutki katastrofy. Jeśli włoskie centrum kryzysowe uzna, że potrzebna jest pomoc ratunkowa, humanitarna czy przy usuwaniu zniszczeń, może zgłosić do Brukseli konkretną prośbę, a wtedy, jak zawsze w takich sytuacjach, komisja będzie koordynowała pomoc, będzie zbierała oferty z państw członkowskich i przekazywała Włochom. Reforma ochrony zdrowia była głównym tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, m.in. premier Beata Szydło oraz minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak podkreśliła szefowa rządu, reforma zdrowia jest jedną z najtrudniejszych do przeprowadzenia reform, a jej wprowadzenie wymaga czasu. Jest ona jednak konieczna, gdyż służba zdrowia jest w bardzo złym stanie, oceniła premier. Chcemy wziąć odpowiedzialność za zdrowie obywateli. To jest zobowiązanie państwa, zobowiązuje nas do tego konstytucja. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wymaga to w tej chwili ogromnego wysiłku, zarówno organizacyjnego, jak i finansowego, ale państwo jest od tego, żeby takie problemy rozwiązywać. My się od tego nie uchylamy. Zgodnie z projektem proponowanym przez ministra Konstantego Radziwiłła, od stycznia przyszłego roku ochrona zdrowia ma obowiązywać powszechnie i być finansowana z budżetu państwa. Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zaś zlikwidowany. Od 1 stycznia 2018 roku zamierzamy wprowadzić tak zwaną Narodową Służbę Zdrowia, czyli powszechny dostęp wszystkich obywateli, a także legalnych rezydentów Polski do publicznego systemu służby zdrowia w każdym przypadku, kiedy tego potrzebują. Finansowane to będzie z budżetu państwa, a nie ze składki ubezpieczeniowej. Zatem zniknie w ogóle kategoria ludzi, którzy nie płacą składki ubezpieczeniowej, są nieubezpieczeni, a zatem nieuprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Będzie to dostępne dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Jak przekonywał minister zdrowia, już od roku trwają
rozmowy ze środowiskami zainteresowanymi reformą i choć różne strony dialogu mają często odmienne oczekiwania i nie zawsze są ze sobą zgodne, wprowadzenie koniecznych zmian systemowych wymaga kompromisu. Po dyskusji, po debacie, po wymianie zdań w końcu przychodzi czas na podejmowanie decyzji i w tym sensie nigdy do końca te strony dialogu nie mogą być zadowolone, no bo to zawsze jest kwestia jakiegoś tam wyboru. Ja jednak ciągle będę twierdził, że dialog, jeżeli chodzi o reformowanie systemu służby zdrowia, ma się dobrze. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Dialogu Społecznego zaprezentowała swoją opinię na temat zmian dotyczących ochrony zdrowia. Jest to bowiem jeden z najważniejszych tematów społecznych, powiedziała przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz. Przedstawiciele poszczególnych organizacji reprezentatywnych wchodzących w skład RDS-u przedstawili wyniki prac zespołu ekspertów, który przez ostatnie 2 miesiące starał się skonsolidować naszą wiedzę na temat tego, jak oceniamy to, co się obecnie dzieje w służbie zdrowia i co ewentualnie należy zmienić. Rada Dialogu Społecznego w dalszym ciągu zamierza brać udział w konsultacjach dotyczących zmian projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jej kolejne posiedzenie odbędzie się 16 lutego. Z kolei Komitet Stały Rady Ministrów ma zająć się projektem ministerstwa dotyczącym utworzenia tzw. sieci szpitali. Jeżeli przyjmie ten projekt, to zostanie on omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu, czyli we wtorek. Ministerstwo przygotowuje też m.in. ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych. W wypadku samochodowym zginął poseł Rafał Wójcikowski z klubu Kukiz 15. Został wybrany do Sejmu po raz pierwszy w 2015 roku. Pracował w kilku komisjach i podkomisjach sejmowych. Był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącym Eurorealistycznego Zespołu Parlamentarnego. Kondolencje rodzinie posła w imieniu swoim i ministrów złożyła premier Beata Szydło. Chcieliśmy złożyć kondolencje rodzinie, wyrazić nasz głęboki żal z powodu śmierci pana posła i składamy również wyrazy współczucia członkom klubu parlamentarnego Kukiz 15. Rzecznik klubu Kukiz 15 Jakub Kulesza powiedział, że posłowie rano dowiedzieli się o tragicznej śmierci przyjaciela. Łączymy się w bólu z rodziną posła Wójcikowskiego. Chciałbym w imieniu klubu poselskiego Kukiz 15, całego ruchu Kukiz 15 i wszystkich współpracujących organizacji, stowarzyszeń czy fundacji złożyć kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i przyjaciołom Rafała. I proszę wszystkich o modlitwę. Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Senator PiS Jan Maria Jackowski miał okazję dyskutować z Rafałem Wójcikowskim w różnych programach medialnych. Był to człowiek bardzo ideowy, bardzo oddany w pełnieniu mandatu posła, co się też rzadko zdarza, poseł z ogromną wizją i z takim bardzo wyrazistym przekonaniem co do kształtu rzeczywistości, który chciałby widzieć. Jednocześnie poseł bardzo pracowity i poseł z doskonałym przygotowaniem, doktorem nauk ekonomicznych, był wykładowcą akademickim, miał ogromną wiedzę, ogromną erudycję i był człowiekiem nietuzinkowym. Poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo uważa, że klub Kukiz 15 stracił swojego najlepszego posła. Jest bardzo smutna wiadomość dla mnie, bo że w wielu przypadkach w pracy codziennej się absolutnie nie zgadzałem ze świętej pamięci posłem, ale ja go bardzo ceniłem, bo był bardzo merytoryczny posłem. To duża strata dla polskiego parlamentu, naprawdę, śmierć pana Rafała. W Kukizie chyba był najbardziej merytoryczny posłem, tak bym to określił, on się zajmował wieloma rzeczami. Rafał Wójcikowski miał 43 lata, osierocił żonę i dwoje dzieci. Rząd pozytywnie zaopiniował projekt zmian w funkcjonowaniu agencji rolnych. Projekt Ministerstwa Rolnictwa umożliwi powołanie nowego podmiotu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma on przejąć zadania dwóch obecnie funkcjonujących agencji rynku rolnego i nieruchomości rolnych. Co dokładnie oznaczają planowane zmiany? Mówił o tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, gość debaty poranka Polskiego Radia 24. Agencja rynku rolnego była tylko w województwach, ale te zadania, które przejdą, będą mogły być obsługiwane przez powiatowe biura agencji rynku rolnego.
rolnictwa, a tutaj racjonalne gospodarowanie ziemi, przypomnę, że jest ustawa o utrzymaniu sprzedaży ziemi, teraz przystąpiliśmy, pracowała te ustawy restrukturyzacyjne, austriackie, szwajcarskie, tam są rozwiązania, które mówią o polityce rolnej, jeśli chodzi o gospodarowanie nieruchomościami, nie tylko rolnictwa, skarbu państwa, w formach gospodarowania i te wszystkie elementy będziemy wprowadzali. No chcemy tutaj, tak jak powiedziałem, że była to polityka rozwojowa dla polskiej wsi. Dotychczas było to rozproszone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, no, dochodzą do tego doradztwo rolnicze, dojdzie. Nie chcieliśmy w ciągu tego roku tego wszystkiego, po prostu nie da się tak szybko przeprowadzić, a ja chciałem, żeby to w sposób spokojny przeprowadzono. Wstępnie oszacowano, że w samych agencjach 30% zatrudnionych może stracić pracę. W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa będzie pracowało 1800 osób. Jaki klucz wybierze resort rolnictwa, mówił minister Krzysztof Jurgiel. To przede wszystkim kompetencje, natomiast te osoby, które realizują dotychczas zadania Agencji Nieruchomości Rolnych i te zadania, które przechodzą do Krajowego Ośrodku Wsparcia z Agencji Rynku Rolnego, no to jest część zadań dotycząca, tak jak powiedziałem, urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nad tym pracuje specjalny zespół, który taką strukturę i statut ma praktycznie na ukończeniu. Teraz te prace zostaną przyspieszone, rząd przyjął projekt ustawy. Te wszystkie szczegóły będą w najbliższym miesiącu. Do czasu uchwalenia szacuje się, że w ciągu 11 lat działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oszczędności w związku ze wdrożeniem projektu wyniosą 1 264 000 000 zł, a wydatki na nowe systemy informatyczne wyniosą 169 000 000 zł. W Polsce nie ma powszechnego antysemityzmu. Zależy nam na dobrych stosunkach z Izraelem, deklarował w Jerozolimie prezydent Andrzej Duda. Wziął on udział w seminarium na temat sytuacji międzynarodowej. Spotkanie zorganizowane w Jerozolimie przez izraelskie i polskie instytuty naukowe jest jednym z ostatnich punktów wizyty polskiego prezydenta w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Andrzej Duda zapewnił, że zależy mu zarówno na dobrych stosunkach między oboma krajami, ale także na dobrych relacjach między ludźmi Polski i Izraela. Odpowiadając na pytania izraelskich uczestników seminarium, prezydent mówił, że w Polsce przejawy antysemityzmu są jedynie pojedynczymi przypadkami. Polacy byli świadkami Holokaustu. Polacy widzieli to cierpienie. Polacy widzieli, do czego chorobliwy antysemityzm doprowadził. Oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że dzisiaj w Polsce w ogóle nie ma antysemityzmu, ale jest to silnie penalizowane dzisiaj. Są kary za to, tak jak kara niedawno wymierzona przez polski sąd we Wrocławiu. I absolutnie są to zachowania, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek powszechnością. Dzisiaj, jeżeli ktoś będzie szedł w kipie przez jakiekolwiek polskie miasto, będzie znacznie bezpieczniejszy niż chociażby na zachodzie Europy. Prezydent mówił, że wspólna historia obu narodów liczy ponad 1000 lat, a II wojna światowa była wspólną tragedią Polaków i Żydów. Tak jak w każdym narodzie, tak i w naszym byli i ludzie zacni, którzy wykazali się heroizmem, bo za pomoc Żydom w Polsce groziła kara śmierci, bezwzględna, dla całej rodziny. Ale byli też ludzie podli, tak jak w każdym narodzie są. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że na świecie nie może być zgody na nienawiść i na antysemityzm. Andrzej Duda podkreślał, że oskarżenie Polski o zbrodnie popełniane w czasie II wojny światowej jest fałszowaniem historii. Po południu prezydent pojechał do miejscowości Ramla niedaleko Tel Awiwu i odwiedził tamtejszy brytyjski cmentarz wojskowy. Znajdują się na nim groby 272 polskich żołnierzy, głównie z armii generała Władysława Andersa. Był to ostatni punkt wizyty prezydenta w Izraelu. Sprzeczne narracje, historia powojennej Polski. To tytuł rozpoczętego dwudniowego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Konferencja ma być w założeniu organizatorów reakcją na niewiedzę i ciągłe wątpliwości w zakresie faktów i ocen wydarzeń Polski powojennej. Relacje z pierwszego dnia konferencji przygotowała reporterka Polskiego Radia 24 Kinga Najkowska. Instytut Pamięci Narodowej zaprosił historyków do podjęcia próby usystematyzowania faktów i opinii na temat wybranych zagadnień historii Polski powojennej. Tematów często już dobrze opracowanych, a ciągle budzących wiele wątpliwości, mówi dr Robert Spałek z oddziału IPN w Warszawie. Tutaj już
Już dużo tematów jest w pewien sposób zamkniętych. Rzecz polega tylko na tym, że emocje historyczne, czasami polityczne, są na tyle duże, że ta wiedza nie przedostaje się do społeczeństwa, więc intencją było, żeby zgromadzić część tych tematów podczas jednego spotkania i postarać się właśnie pokazać, jakie mity panują na różne tematy, a jak wygląda wiedza w źródłach, w opracowaniach, w interpretacjach historyków. Konferencja ma charakter otwarty. W pierwszym dniu uczestniczyli w niej zarówno dorośli, jak i młodzież, między innymi z liceum imienia Jana Kochanowskiego w Warszawie. Swoimi wrażeniami ze spotkania podzieliła się jedna z uczennic szkoły, Magda. Tak jak sam temat konferencji jest sprzeczne historie, no to właśnie jest przedstawienie z różnych punktów widzenia, różnych poglądów. Uważam, że to jest ciekawe. Na pewno ukończyłam swoje informacje, które już zdobyłam na lekcji historii, ale też właśnie spojrzałam z innego punktu widzenia na niektóre tematy. Wybór terminu konferencji nie jest przypadkowy. Dokładnie 70 lat temu odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego sfałszowane przez komunistów. Podczas spotkania zaprezentowano stronę internetową poświęconą temu wydarzeniu. Na portalu wybory1947.pl dostępnych jest wiele archiwalnych materiałów dokumentujących sam przebieg, jak i przygotowania do wyborów, powiedział wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Pokazujemy tam i znane, i nieznane dokumenty i zdjęcia. Są tam ogólniki, różne materiały urzędów bezpieczeństwa. Są tam też informacje o mordach politycznych na działaczach opozycji, a szczególnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jutro w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie, drugi i ostatni dzień konferencji, nad którą patronat medialny objęło m.in. Polskie Radio 24. Kinga Najkowska, Polskie Radio 24. Rośnie zadłużenie polskich emerytów, wynosi już około 3 miliardów złotych, informuje Krajowy Rejestr Długów. Seniorzy zadłużają się w instytucjach finansowych, w bankach czy firmach pożyczkowych. Więcej na ten temat Aleksandra Tycner. Średni dług polskiego emeryta wynosi ponad 12 tysięcy złotych, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Może trochę przewrotnie został nazwany nasz komunikat "Zadłużone jest życie staruszka", ale zadłużenie dotyczy prawie 233 tysięcy osób w starszym wieku, które do Krajowego Rejestru Długów zostały dopisane. Emeryci stanowią 10% wszystkich zadłużonych konsumentów w Polsce. Ratują się pożyczkami niezmiennie z tych samych powodów od lat, wyjaśnia Łącki. Przede wszystkim są to niewystarczające dochody. Często też niestety śmierć współmałżonka. Częstym powodem zadłużenia seniorów jest też chęć pomocy bliskim. Dziadkowie zaciągają pożyczki na prośbę młodszych członków rodziny, zwłaszcza kiedy ci nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Najwięcej dłużników jest w województwie śląskim, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów. Zobowiązań nie płaci tam blisko 38 tysięcy emerytów. Łączna wartość ich długów przekracza w tej chwili 487 milionów złotych. A rekordzistą jest 78-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, któremu zbierało się długu już na 8 milionów 400 tysięcy złotych. Za tę kwotę, jak powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów, można kupić w Katowicach 42 dwupokojowe mieszkania. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polscy piłkarze ręczni przegrali w Nantes z Francją 25-26 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Trener Tałant Dujszebajew uważa, że choć Francuzi nie zagrali w tym spotkaniu na 100% możliwości, to dla Polaków był to ważny i najlepszy mecz od wielu miesięcy. Oczywiście tutaj tak to można powiedzieć, ale też musimy uważać, że Francja nie grała nic dzisiaj. Oni już są pierwsi w grupie, ale dla nas to było bardzo ważne dalej pracować i dostawać to doświadczenie, które nie mamy. No, oczywiście bez tych pierwszych 5-6 minut drugiej połowy to był wyjątkowo nasz najlepszy mecz chyba od przedostatniego meczu półfinału na igrzyskach w Rio. Francuzi wygrali grupę, biało-czerwoni zajęli 5. miejsce i będą walczyć w Pucharze Prezydenta o pozycję 17-20. W sobotę zmierzą się z Tunezją. PGE Skra Bełchatów wygrała na wyjeździe ze słoweńskim ACH Walei Lubliana 3-1 w meczu trzeciej kolejki grupy D Ligi Mistrzów Siatkarzy. Libero bełchatowian Robert Milczarek podkreśla, że jego zespół musiał wygrać to spotkanie. Mecz był ciężki. Myślę, że trzy sety w miarę mieliśmy pod kontrolą. Graliśmy dobrze zagrywką, dobrze przyjmowaliśmy, dobrze funkcjonował blok obrona. No kolejne mecze też myślę, że będą bardzo trudne. Wiemy, o co gramy. Chcąc myśleć o wyjściu z grupy, musimy po prostu te mecze wygrać.
To bardzo ważne zwycięstwo, wtórował mu kapitan Skry Mariusz Wlazły. Na pewno dla nas ciężkie spotkanie, bo nasza sytuacja nie wygląda za ciekawie w tej grupie, aczkolwiek sądzę po wynikach i grze przeciwników. Sreczko określił, że gramy w grupie śmierci. Dla nas to było ważne zwycięstwo, cieszymy się oczywiście, ale wiemy też, że jeszcze musimy pracować nad poprawą kilku elementów, wystrzegać się błędów, no i grać jak najlepiej będziemy potrafić. Na pewno chcemy zostawić wszystko na boisku, co potrafimy, począwszy od swoich umiejętności, bo też motywacje i ambicje, która niewątpliwie dzisiaj w tym meczu była. To pierwsza wygrana bełchatowian w tych rozgrywkach, mają 3 punkty, tyle samo co zespół z Lubliany. Prowadzi Azimut Modena, druga jest Uniwersytetea Krajowa. Awans do fazy grupowej wywalczą po 2 zespoły z każdej grupy i 3 najlepsze z trzecich miejsc. Siatkarze Asseco Resovi ponieśli pierwszą porażkę w Lidze Mistrzów. W trzeciej kolejce grupy B rzeszowianie przegrali u siebie z włoskim Cucine Lube Civitanova 0-3. Resovia ma 4 punkty i zajmuje 3 miejsce w tabeli. Monika Chojnisz zajęła 7 miejsce w biegu na 15 km na zawodach biatlonowego Pucharu Świata we Włoszech. Wygrała Niemka Laura Dallmayr, dla której było to 4 zwycięstwo w sezonie. Chojnisz popełniła 3 błędy na strzelnicy i do Dallmayr straciła minutę i 37 sekund. Była jednak bardzo zadowolona ze swojego występu. Wiadomo, może 3 rundy to nie jest jakiś tam super wynik strzelecki, ale biorąc pod uwagę to, jakie dzisiaj były warunki na strzelnicy, no to jestem zadowolona, tym bardziej, że zawodniczki światowej klasy, które zawsze strzelają zera, dzisiaj się myliły nawet 6 razy albo więcej. Przede wszystkim jestem dumna i zadowolona ze swojego biegu, bo już miałam takie chwile wątpienia, myśli, bo rzeczywiście na poprzednich pucharach nie wyglądało to najlepiej, także cieszę się, że dzisiaj był taki ewidentny skok tej formy biegowej. No i mam nadzieję, że nie jednorazowy, a czy jednorazowy, czy nie, no to się przekonamy w sobotę, bo dzisiejszym właśnie wynikiem zakwalifikowałam się do biegu masowego. Pozostałe Polki zajęły dalsze miejsca. Krystyna Guzik była 23, Magdalena Gwizdoń 45, Anna Mąka 73, Karolina Pitoni 89. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Dallmayr, Chojnisz zajmuje 29, a Gwizdoń 30 miejsce. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy do podsumowania dnia. Wojciech Reszczyński. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu są już nasi goście, redaktor Maciej Hutkiewicz i mecenas Barbara Garlacz. Najpierw porozmawiamy z redaktorem, który specjalizuje się w tematach społecznych ogólnie, a zgodnie z naszą zapowiedzią chcielibyśmy coś więcej powiedzieć o tym, co obserwowaliśmy. Chodzi mianowicie o spotkanie premier Beaty Szydło z szefami resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Panie redaktorze, czy pana coś zaskoczyło? Jest o czym mówić? Są jakieś dobre wiadomości, jakieś zapowiedzi? Dobry wieczór Państwu. No, zapowiedzi jest cały szereg w zasadzie. Na pewno jest o czym mówić. Cały ten przegląd resortów, którego dokonuje premier Beata Szydło, przypuszczam, że nazywa się przeglądem, żeby zrobić wrażenie twardej i nieustępliwej pani premier, która dyscyplinuje swoich ministrów. Natomiast podczas tych przeglądów ministrowie prezentują swoje założenia i projekty działań na nadchodzący rok. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć prezentację tego, co będzie się działo w Ministerstwie Zdrowia i generalnie rzecz biorąc w ochronie zdrowia, a także w tych wszystkich rzeczach i działaniach, które związane są z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I są to rzeczywiście, czytając same założenia i czytając plany, które przedstawili i pani minister, i pan minister, są to założenia imponujące, ja muszę powiedzieć. I bardzo bym chciał, żeby zostały zrealizowane. Panie redaktorze, no często słyszymy od pani premier i od innych ministrów, realizujemy program wyborczy. To spotkanie, myślę, mam nadzieję, jest po to, żeby obywatelom powiedzieć, czym konkretny resort będzie się zajmować w tym roku, bieżącym roku. Zostanie stworzony jakiś plan, program i pani premier będzie tego egzekwować. W przypadku Ministerstwa Zdrowia, gdyby pan powiedział, czego możemy się spodziewać w tym roku z zapowiedzi ministra Konstantego Radziwiłła? Rzeczywiście jest tak, że w
wraca się do tych zapowiedzi przedwyborczych i do tych obietnic przedwyborczych, a potem wszyscy chyba jesteśmy zdziwieni, kiedy rzeczywiście te obietnice udaje się spełniać, albo przynajmniej zapominamy o tym, że w ogóle były jakieś obietnice, tak jakby się nam to wszystko należało. Tak jest. No ten resort zdrowia to jest oczywiście jeden z najtrudniejszych resortów. To jest taki resort, gdzie politycznie rzecz biorąc, mówiąc takim nieco slangiem, najłatwiej się wyłożyć w polityce, a najtrudniej coś zrobić pozytywnego. I naprawdę minister Radziwiłł ma bardzo dużo, bardzo trudnych przed sobą wyzwań. Z takich rzeczy, o których się mówi, które były zapowiadane wcześniej, no to chyba najważniejszą jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak pan sądzi, czy to jest tylko jakiś chwyt, zagrywka, zdjęcie jednego szyldu, powieszenie drugiego, czy rzeczywiście za likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia będą szły konkretne, poważne, istotne zmiany? No z zapowiedzi ministra wynika, że takie zmiany mają nastąpić. Nie chodzi o zmianę szyldu, chodzi o powrót do pewnego rodzaju innego liczenia składek. Nie zapomnijmy też, że minister zapowiedział, że opieka zdrowotna będzie powszechna, to znaczy nie będziemy już sprawdzani podczas wizyty u lekarza, czy zapłaciliśmy składkę, czy nie zapłaciliśmy składkę, tylko wszyscy, którzy zgłoszą się do lekarza, wszyscy Polacy będą ubezpieczeni, a płacić za to będzie państwo. A jak ktoś z lekarzy będzie miał wątpliwości, to wyciągamy wtedy konstytucję z 97 roku, gdzie jest zapisane wprost i było to zapisane od tylu lat, że każdemu obywatelowi przysługuje bezpłatna służba zdrowia. Tak jest, każdemu tak obywatelowi. Będzie. Dokładnie, a nie tylko temu, który płaci składki. To jest bardzo słuszna uwaga i no, nie jest to konstytucja, którą napisało Prawo i Sprawiedliwość, ale wygląda na to, że oni zresztą nie wprowadzają w życie. Tak, tak jest, już nie chciałem mówić nawet, ale wręcz przeciwnie rzeczywiście. A więc tych zapowiedzi jest dosyć dużo. Między innymi chodzi też o zmniejszenie różnic płac w ochronie zdrowia, czyli nie ma być tylko tak, że lekarze zarabiają, niektórzy przynajmniej, bardzo duże pieniądze, a pracownicy na niższych szczeblach, bardzo małe pieniądze, szczególnie w szpitalach powiatowych czy miejskich, mają być specjalne fundusze przeznaczone na podniesienie tych wynagrodzeń, z czego są zadowoleni oczywiście ci ludzie, którzy gdzieś tam pracują na tych niższych stanowiskach. Także tych zmian rzeczywiście jest dosyć dużo. Wygląda to na zmianę bardzo poważną, systemową, a nie tylko na zmianę szybką. Oby, zapytam o jedną rzecz. Komercjalizacja szpitali. Jak to teraz będzie wyglądać? A więc założenia tego rządu są takie, żeby odwracać komercjalizację szpitali. To już zostało dokonane ustawą z lipca poprzedniego roku, kiedy wprowadzono ustawę, która no, w zasadzie tą komercjalizację pokazuje, że mamy iść zupełnie w drugą stronę. Z wypowiedzi ministra, które miałem okazję też słuchać, wynika, że no, nastawiamy się na służbę zdrowia publiczną. Znaczy oczywiście nie chodzi o to, żeby zamykać prywatne szpitale w tej chwili, żeby tam zwalniać ludzi, żeby to likwidować, żeby ktoś na tym tracił. Natomiast chodzi o to, że to publiczna służba zdrowia ma być tą podstawową opieką zdrowotną. Czyli można powiedzieć, pamiętając o różnych takich dosyć akademickich stwierdzeniach, że co, kończy się kręcenie lodów na służbie zdrowia. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No dziękuję bardzo. To pocieszająca wiadomość. Dziękuję redaktorowi Maciejowi Hutkiewiczowi z tygodnika Solidarność, który mówił nam o tym, o czym rozmawiała premier Beata Szydło z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem w ramach tak zwanego przeglądu resortu. Dziękuję. Proszę państwa, teraz nasz gość, drugi nasz gość w studiu PR24, pani mecenas Barbara Garlacz, prawnik z kancelarii, specjalista od prawa rynku kapitałowego, finansowego, chociaż ja wymienię nazwę Harvard Legal House. W zasadzie nazwa już jest nieaktualna, zmieniliśmy ją w ostatnim czasie. Ja chciałem wymienić specjalnie dlatego, że pani kancelaria robi bardzo dobrą robotę, bo kwestionuje kredyty indeksowane, wspiera tak zwanych frankowiczów, daje im jakąś nadzieję, że za pomocą prawa wyjdą z tej trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się, pobierając kredyty indeksowane w frankach. I takie nadzieje są w tej chwili. Chciałbym zapytać panią, jak pani ocenia stanowisko sądu
sądów, najpierw w sprawach cywilnych między obywatelami a bankami, szczególnie po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał Komisji Nadzoru Finansowego określenie, tu cytuję, sprawiedliwego kursu, po którym miałoby dochodzić do przewalutowania kredytów frankowych. Panie redaktorze, rzeczywiście jest tak, że sprawami frankowymi zajmujemy się już od dobrych kilku lat i rzeczywiście od początku wspieraliśmy także działania społeczne mające na celu przede wszystkim wyegzekwowanie na politykach przyjęcia ustawy, która pomogłaby tym wszystkim osobom. Sądy są bardzo dobrym rozwiązaniem, natomiast niestety do sądów nie wszyscy obywatele mają dostęp. Formalnie oczywiście dostęp jest, ale jest to związane przede wszystkim z tym, żeby znaleźć dobrą kancelarię, żeby również zgromadzić odpowiednie środki na obronę. Jest bariera opłaty, bo trzeba określić wartość przedmiotu sporu. Bariera opłaty może już nie jest aż tak wysoka, bo w tym momencie większość spraw frankowych wpis wynosi 1000 zł. Natomiast oczywiście związane dochodzenie roszczeń przy ciągle kształtującej się linii orzeczniczej związane jest z ewentualnym ryzykiem poniesienia kosztów w razie przegranej i oczywiście związane to jest też z opłaceniem kancelarii prawnej. Natomiast chciałabym wrócić do tego, o czym pan redaktor powiedział, mianowicie na temat tego, jak wygląda dzisiaj sytuacja tych osób w sądach. Sytuacja jest na pewno lepsza niż 2 czy 3 lata temu, ale wciąż ta linia orzecznicza cały czas się kształtuje. W związku z tym na pewno pożądanym byłoby działanie władzy, która przyjęłaby odpowiednią ustawę. Przy czym tutaj, jeśli chodzi o ustawy czy projekty ustaw, które w tym momencie znajdują się w Sejmie, to one niestety poza jednym w zasadzie projektem, który zgłosił klub Kukiz 15, poza tym projektem te ustawy niewiele pomogą osobom, które spłacają te kredyty. Mowa tutaj w szczególności o projekcie prezydenckim, do którego pan redaktor nawiązał, który dotyczy kursu sprawiedliwego, który rzeczywiście Komisja Nadzoru Finansowego musi w najbliższym czasie określić, a przede wszystkim wyliczyć taki zagregowany kurs sprawiedliwy. Ta ustawa, jeżeli miałaby wejść w życie, to raczej ona nie pomoże tym osobom w sensie finansowym. Będą to jakieś grosze w porównaniu do tego, co te osoby mogą uzyskać na drodze postępowań sądowych. Natomiast odnosząc się do wyroku, o którym pan redaktor wspomniał, wyroku w USA, który zobowiązał Komisję Nadzoru Finansowego do tego, aby przedstawiła, w jaki sposób doszła do wyliczeń na temat kredytów, portfeli kredytów frankowych w bankach, to tutaj ten wyrok z jednej strony jest pocieszający, bo rzeczywiście sąd stwierdził bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązał Komisję Nadzoru Finansowego do przedstawienia ankiet, jak również wyliczeń kursu sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony napawa mnie pewnego rodzaju smutkiem, że obywatel nie uzyskał tej informacji od urzędu państwowego w momencie, kiedy o nią poprosił, tylko musiał drążyć z urzędem wymienić bardzo dużo pism, drążyć korespondencję, żeby uzyskać informacje, tak naprawdę na podstawie których Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła pewnego rodzaju publiczny raport na temat wpływu ustawy prezydenckiej na losy setki tysięcy Polaków. Tak, no ale jak mogło się udać obywatelowi, skoro nie udało się prezydentowi? Prezydent nie uzyskał informacji od Komisji Nadzoru Finansowego, dopiero sąd, a przecież ten wyrok to jest wyrok prawomocny po roku dopiero. Trzeba było czekać rok. Rok, no bardzo, bardzo długi czas dla tych, którzy muszą te kredyty spłacać, by sąd stwierdził, że Komisja Nadzoru no, ma jednak obowiązek udzielać tego typu informacji. Tak, jest to rzeczywiście tym bardziej kuriozalne, że zwykłemu obywatelowi udało się wywalczyć taki wyrok w sądzie. Natomiast prezydent, mimo że skorzystał co prawda ze swoich uprawnień, zgłosił się po taką informację, uzupełniającą informację, przypomnijmy, do Komisji Nadzoru Finansowego, no takiej informacji nie uzyskał. To zresztą
jest też rodzi takie pytanie, czy Komisja Nadzoru Finansowego rzeczywiście posiada rzetelne informacje, na podstawie których sporządziła swoją opinię o wpływie tej ustawy na sektor bankowy. Miejmy nadzieję, że dowiemy się tego wkrótce. Na pewno środowisko tak zwanych frankowiczów czuwa nad tym, aby i na pewno będzie te informacje sprawdzać, weryfikować. To, co chciałabym tutaj też zaznaczyć, że środowisko osób, które posiadają tego typu kredyty, jest tak przekrojowe i tak różnorodne i naprawdę po stronie tego środowiska jest ogromny know-how, ogromna baza też wiedzy, baza kontaktów. Także to środowisko jest na pewno merytorycznie i fachowo przygotowane do tego, żeby zweryfikować te dane. Tak, no i prezydent ma jeszcze szansę zaistnieć w tym pośrednictwie między obywatelami a instytucjami. Tak mi się wydaje. Prezydent na pewno powinien odnieść się do tego, co powiedział wcześniej, mianowicie powiedział, że po roku czasu sprawdzi, jak wygląda sytuacja z kredytami frankowymi. W tym czasie pojawiły się korzystne orzeczenia, które być może będą również dla prezydenta taką podporą, żeby wesprzeć się i powiedzieć, że rzeczywiście te działania były bezprawne i być może tutaj jeszcze w jakiś sposób spróbować w ramach swoich kompetencji zgłosić nawet inny projekt ustawy. Tak, czyli zaufanie do sądów jak gdyby drgnęło, prawda, dzięki temu wyrokowi. Zaufanie do kancelarii prawnych, nie pytam się, jaka to kancelaria prawna prowadziła sprawę obywatela, który w końcu doczekał się tego wyroku zmuszającego Komisję Nadzoru Finansowego, by się określiła. Czyli co, najsłabszym ogniwem tutaj się okazała Komisja Nadzoru Finansowego. Tak, zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego niestety przejawia bezczynność. Wielu konsumentów, ale również klientów czy inwestorów indywidualnych zwraca uwagę Komisji Nadzoru Finansowego na pewnego rodzaju nieprawidłowości, które się pojawiają, czy to versus instytucje finansowe, czy versus ubezpieczyciele, czy także inne podmioty, które działają na rynku usług finansowych. Ja wielokrotnie też widziałam odpowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego na takie skargi. Skargi są przyjmowane, ale w przeważającej mierze one nie są procedowane i tak jakby te kredyty frankowe to też jest temat dosyć gorący, więc myślę, że Komisja Nadzoru Finansowego też nie chciała tych danych po prostu ujawnić osobie trzeciej. Tak. Pani mecenas, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, za obecność w studiu. Gratuluję fanów w internecie po pani wystąpieniach na różnych konferencjach. Dzielnie pani prezentuje ten trudny temat i ma pani wielką sympatię wśród ludzi dotkniętych tym ciężkim problemem w postaci kredytu indeksowanego. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie pozdrawiam fanów. Tak jest. Dziękuję pani Barbarze Garlacz. Nie kończymy naszego programu publicystycznego, dlatego że przed nami rozmowa z senatorem Piotrem Łukaszem Andrzejewskim. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę. Szkoda, że nie w studiu, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Panie senatorze, Kancelaria Sejmu zakwalifikowała to, co wydarzyło się 16 grudnia ubiegłego roku w Sejmie i w następnych dniach jako delikt wyczerpujący znamiona artykułu 128 paragraf 3 kodeksu karnego. Przytoczę go tu w całości, bo przecież pan wie, ale słuchacze, kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To była opinia Sejmowej Komisji, która przywołała ten artykuł. No i rozpętało się piekło. Opozycja zmobilizowała swoich prawników. I tak na przykład profesor prawa karnego na Uniwersytecie Śląskim, pani Teresa Dukiet-Nagórska, też stworzyła prawną ekspertyzę, którą można sprowadzić do trzech punktów. Ja je na początku wymienię i będę pana prosił po kolei, żeby pan się do niego stosunkował. Otóż pierwsza sprawa to jest to, że pani profesor stwierdza, że opozycja działała w obronie koniecznej, ponieważ blokując mównicę i stół prezydialnych odpierała, i tutaj jest cytat, odpierała bezpośredni, bezprawny zamach na dobro chronione prawem. Może od razu do tego pierwszego punktu pan się ustosunkuje.
Wydaje mi się, że jest to ocena, która odbiega od znanej mi rzeczywistości i od systemu obowiązującego prawa. Dlatego, że obrona konieczna polega na odbieraniu bezprawnego i bezpośredniego zamachu. Stosowanie przemocy w Sejmie celem uniemożliwienia funkcjonowania obrad i uchwalania budżetu nie może być traktowane jako działanie bezprawne, może być traktowane jako działanie bezprawne. Natomiast samo korzystanie z regulaminu jest działaniem, które nakazuje nawet prawo zapewnienie przez marszałka porządku i możliwości funkcjonowania na sali sejmowej porządku przewidzianego tym programem, który był dostarczony wcześniej posłom. Wydaje mi się, że coraz częściej zafałszowane są zarówno fakty, jak i ich interpretacja. Panie senatorze, to może na wnioski jeszcze poczekajmy chwilę, bo ten bezprawny zamach na dobro chronione wyjaśnia się w następnych zdaniach tej ekspertyzy pani profesor, z której wynika, że marszałek Sejmu naruszył prawo, wykluczając posła Szczerbę, ponieważ podjął decyzję o nieodwracalnych skutkach. Nie wiem, jak wygląda wykształcenie pani profesor. Sądząc po tym, co słyszę, to pani profesor powinna sobie przeczytać regulamin Sejmu i przyjrzeć się temu stanowi faktycznemu. O ile ja obserwowałem oczywiście nie bezpośrednio to wydarzenie, to wejście na mównicę sejmową i kpiny z marszałka i uważanie, że to, co on mówi, to jest muzyka, która łagodzi obyczaje, było elementem podważania wszystkiego, co w tej sali się odbywało i ośmieszaniem, a jednocześnie niereagowaniem na uwagi marszałka. Marszałek zwracał uwagę, a wykluczył nie bezpowrotnie, tylko z tego jednego posiedzenia. Tak. Jeśli można... Jako marszałek zrobiłbym to samo. Tak, tak, ale no, okazuje się, że zdaniem pani profesor naruszył prawo, a immunitet posła, tak twierdzi pani profesor, obejmuje również okupację mównicy, ponieważ jej zdaniem mieści się ta okupacja mównicy w typowych działaniach, które wchodzą w zakres wykonywania obowiązków posła. No co pan? No, na zwykły, logiczny związek przyczynowy jest to sprzeczność sama w sobie. Nie można w ramach uprawnień poselskich lekceważyć regulaminu i obowiązków, które na posłach spoczywają. Tym bardziej, że było to przeciwdziałanie celowe w zamiarze bezpośrednim i celowym, jeszcze do tego wskazującym na duże nasilenie złej woli. Tak. Nie wiem, jakie przesłanki kierują panią profesor i powątpiewam w jej i wiedzę i rzetelność oceny tej sytuacji. Tak. Sądząc po tym, co słyszę. Tak. I jeszcze jedno, właściwie z ostatniej chwili wiadomość. Platforma i Nowoczesna złożyły do prokuratury zawiadomienie dotyczące, cytuję, domniemanego złamania prawa przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To jest pokłosie tej ekspertyzy. Czyli co, obrona przez atak? No nie, no wszystkie te kryteria zakrawają na zafałszowanie pełne rzeczywistości i treści pojęć. Aksjologia, semantyka. Do czynienia. Tak. Panie senatorze, jeszcze jedna ostatnia sprawa na zakończenie. Sprawa ujawnienia wizerunku osób przekraczających prawo.
pod Sejmem 16 grudnia. O tej sprawie mówił w naszej stacji minister Maciej Wąsik. Żeby była jasność, to nie jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to jest chyba podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. To może być także wykroczenie. Ale za wykroczeniem, panie ministrze, jeżeli byłoby państwa, to wykroczenie, nie byłoby publikacji. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Za wykroczenie? A dlaczego nie? To prawie jak list gończy. Ma być? Nie, no bez przesady. Ma być państwo prawa i kto popełnił wykroczenie? Kto na przykład naruszył nietykalność cielesną? Ja nie wiem, czy to będzie wykroczenie, czy przestępstwo, ale może być to rzeczywiście przestępstwo. Na przykład pani poseł Pawłowicz. Kto atakował dziennikarzy TVP? No ten złamał prawo. Ja nie widzę tutaj żadnej taryfy ulgowej dla osób, które łamały prawo pod Sejmem. Uważam, że prawo musi być stosowane i policja działa prawidłowo. Rozmawiał Adrian Klarenbach z ministrem Maciejem Wąsikiem. Panie senatorze, słyszał pan, tak? Tę wypowiedź? Tak, no, na początku, tak. No, jest to problem postępowania przygotowawczego. Niewątpliwie wiele osób sygnalizuje mi, że złożyło wniosek, bo taki jest obowiązek wynikający z prawa dotyczący tego przestępstwa, które na początku pan, panie redaktorze, zacytował, a z tym działaniem przestępczym, jako przestępczością zorganizowano chyba jednak, mamy do czynienia, niezależnie od tego, kto jako rolę pełnił i w Sejmie, i poza Sejmem, czy w Parlamencie Europejskim, wskazuje wszystko na to, i należy to sprawdzić i ustalić, czy nie mamy do czynienia ze sprzysiężeniem, które ma charakter działalności dobrze zorganizowanej działalności zbiorowej, niezależnie od tego, że każdy w ramach swojej roli i swojej winy powinien z tego tytułu odpowiadać. Ale tutaj jest analogia do przestępczości zorganizowanej. Nieważne, czy przestępca jest poseł, chroni go jak na razie immunitet, który jest do uchylenia, jeżeli się stwierdzi jego udział na przykład w aucie zbiorowym, prawda? Gdzie każdy, to nie jest odpowiedzialność zbiorowa, bo każdy w ramach swojej winy i swojej roli odpowiada, ale sam udział w gwałcie zbiorowym, czy ktoś pilnuje, czy ktoś gwałci, czy ktoś trzyma ofiarę, jest takim samym udziałem w tym przestępstwie. Również można to przestępstwo popełnić przez wnioskowanie, ułatwianie go, jak poprzez popleciństwo, pochwalanie. Są trzy formy przestępstwa karnego. Ja wiem, że są już składane społecznie wnioski do prokuratury generalnej o to, żeby objąć ustalenia przedmiotowe, nie podmiotowe, nie osoby. No ale te osoby, o których się pokazuje, no muszą być świadkami, zanim mogą być oskarżonymi w przyszłości. Na razie są być może albo świadkami, albo podejrzanymi, ale trzeba ich personalia ustalić. Trzeba ich personalia ustalić. Stąd dzisiaj dla postępowań przygotowawczych jest bardzo ważne przesłuchanie tych osób na razie w charakterze świadka. Tak. Panie senatorze, bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno będziemy wracać do tego tematu. Proszę państwa, w dzisiejszym podsumowaniu dnia to już wszystko. Kłania się Wojciech Raszczyński. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radio 24. Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
Przed mikrofonem Robert Kawka. W Waszyngtonie trwa koncert inaugurujący prezydenturę Donalda Trumpa. Prezydent elekt zadeklarował, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów, a pod jego rządami w Stanach Zjednoczonych dojdzie do prawdziwej zmiany. Przemawiając do publiczności, Donald Trump powiedział, że został prezydentem dzięki wielkiemu ruchowi społecznemu. To ruch, z jakim nigdzie na świecie nie mieliśmy do czynienia. To coś bardzo wyjątkowego. Zjednoczymy nasz kraj i zrealizujemy nasze hasło, które dobrze znacie, a połowa z was ma wypisane na czapkach: przywrócimy wspaniałość Ameryce. And our phrase, you all know it, you half of you are wearing the hat, make America great again. Gwiazdami koncertu inaugurującego Donalda Trumpa byli piosenkarze country, chóry wojskowe i orkiestry. Ceremonia zaprzysiężenia 45. prezydenta USA odbędzie się dziś po południu czasu obowiązującego w Polsce. Do Zgierza powróciły dzieci, które przebywały na zimowisku w Wiśle. Podczas ich pobytu we wtorek doszło do tragicznego wypadku. Podczas zajęć na basenie utonął jeden z uczestników wyjazdu, 12-letni chłopiec. Topił się również drugi chłopiec, który teraz przebywa w szpitalu. Według ustaleń policji na basenie w chwili tragedii nie było osoby z uprawnieniami ratownika wodnego. Jego obowiązki pełnił 29-letni pracownik techniczny. Nie było go w pobliżu basenu, gdy chłopców zaczęło się topić. Dzieci pilnowało dwoje opiekunów, mówi kierownik zimowiska Cezary Piotrowski. Na ratunek ruszył najpierw jeden wychowawca do tego dziecka, wyłowił go, na brzeg przeniósł i krzyknął do wychowawczyni, że jest jeszcze drugi. Tutaj pomagali chłopcy, uczestnicy naszego zimowiska i w tym momencie się okazało, że nie ma ratownika na basenie. Po kilku minutach pojawiły się osoby, które mieszkały w tym obiekcie, gdzie jest basen. Też w jakimś czasie pojawił się dopiero ratownik, który zaczął też udzielać pomocy. Drugi z chłopców przebywający w szpitalu w Bielsku Białej ma być wkrótce wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Lekarze określają jego stan jako ciężki, ale stabilny. Zimowisko w Wiśle zorganizowała gmina Zgierz. Kierownik zapewnia, że grupą opiekowali się wychowawcy z wieloletnim doświadczeniem. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Cieszynie. 4 osoby zabite i około 30 zaginionych to najnowszy bilans zejścia lawiny na hotel w środkowych Włoszech. Coraz bardziej są nikłe nadzieje na znalezienie żywych ludzi pod tonami gruzu i śniegu, które przywaliły budynek znajdujący się na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza na całkowitym odludziu. Więcej na ten temat Marek Lenert. W hotelu, jak ustalono, mogło znajdować się nawet 35 osób, o 5 więcej niż przypuszczano. 2 ocalały, ponieważ w momencie zejścia lawiny znajdowały się na zewnątrz. Po przybyciu ekip ratunkowych o 4 nad ranem w stanie skrajnego wychłodzenia odwieziono je do szpitala. Członkowie górskiego pogotowia ratunkowego poinformowali, że czoło lawiny, która zeszła w środę po godzinie 17 w następstwie kilku silnych wstrząsów sejsmicznych miało co najmniej 300 metrów długości. Zdołała ona przesunąć hotel o kilka metrów i zmieść piętro, na którym były pokoje gości. Pomieszczenia na parterze i podziemia wypełnione są kamieniami, fragmentami drzew i śniegiem. Szanse na przeżycie pod ich grubą warstwą ratownicy oceniają jako niewielkie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Śmieci ze Lwowa mogą trafić do Polski. Miasto zmaga się z niedostatkiem miejsca na wysypiskach. Władze Lwowa narzekają też, że nie mogą wywozić odpadów na wysypiska w innych ukraińskich miastach. Więcej na ten temat Paweł Buszko. Prezydent Lwowa Andrzej Sadowy wskazał na możliwość wysyłania śmieci za granicę. Jak dodał, odpady mogą być sprasowane, zapakowane w folię i w takim stanie wysyłane poza Ukrainę. Andrzej Sadowy wskazał Polskę jako kierunek wywozu śmieci. Jak podkreślił, żadne z polskich miast partnerskich Lwowa nie odmówiło przyjmowania śmieci w celu ich dalszej przeróbki. Wśród miast partnerskich znajdują się m.in. Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Łódź i Warszawa. Lwów ma problem ze składowaniem odpadów. Mer Lwowa poinformował, że ciężarówki z lwowskimi odpadkami zatrzymywane są w innych obwodach Ukrainy i zawracane. Sytuację władze określają jako krytyczną. Wielkie i przepełnione wysypisko śmieci w podlwowskich Grzybowicach zostało zamknięte po zeszłorocznym pożarze. Według eksperty, lwowskie składowisko śmieci stanowi ekologiczne zagrożenie dla 700-tysięcznego miasta. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Z Lwowa wracamy do kraju bez śmieci. A u nas w nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. W północnej połowie słabe opady śniegu oraz opady marznącego deszczu powodujące gołoleć, a na wschodnim wybrzeżu okresowo deszczu. Temperatura od minus 25 stopni w Kotlinach Karpackich przez minus 15 na Podkarpaciu, około minus 5 w centrum, 0 na północy i północnym zachodzie, nad morzem lokalnie plus 1. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej, czas na tematy gospodarcze. Robert Litke i jego gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ze mną w studiu jest profesor Zbigniew Kraczun, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. Witam pana. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Są przygotowane projekty ustaw zmieniających system zarządzania ochroną środowiska i przyrody w naszym kraju. Czy propozycje, które są zawarte w tych projektach, są zgodne z prawem unijnym i czy wprowadzenie ich w życie może grozić Polsce zablokowaniem wypłat środków z funduszy europejskich? Rzeczywiście są tam przepisy, które naszym zdaniem budzą wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem unijnym. Chodzi przede wszystkim o przepisy dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko, nadzoru nad tą procedurą ze strony instytucji publicznych, jak i sposobu włączania do tej procedury społeczeństwa i społeczności lokalnych. Powiedzmy, jak te przepisy europejskie wyglądają, o czym one mówią? Jest taka konwencja, nazywa się konwencja z Aarhus. Chyba dobrze to mówią. Konwencja z Aarhus, tak, to jest konwencja, której Polska jest stroną. Zresztą to jest takie prawo, które i zasada polityki ekologicznej, która Polska wprowadziła po przemianach w 1989 roku. To jest procedura współzarządzania ochroną środowiska, włączenia społeczności lokalnych, społeczeństwa w proces podejmowania decyzji o ochronie środowiska. To jest również bardzo ważna zasada europejskiej polityki ekologicznej i ona się wyraża między innymi w tym, że w procesie inwestycyjnym zarówno społeczeństwo, jak i organizacje ekologiczne mogą zabierać głos i co więcej, organizacje ekologiczne mają prawo do sądu, są stroną postępowania. Propozycja, która jest w tej chwili propozycją zmiany tych dotychczasowych przepisów, może tą możliwość organizacji ekologicznych przede wszystkim, ale również społeczności lokalnych ograniczyć. Czyli te społeczności lokalne, tak zwani interesariusze, tak? Dokładnie tak. To jest, żeby też uściślić, mówimy o tak zwanej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Każde duże przedsięwzięcie, każda duża inwestycja powinna mieć wykonany raport z oceny oddziaływania na środowisko, gdzie się prognozuje, jakie to przedsięwzięcie będzie miało skutki dla środowiska. Ale to jest także procedura, która umożliwia wszystkim zainteresowanym, społeczności lokalnej, mieszkańcom, sąsiadom tej inwestycji wyrażenie swojej opinii, a organizacjom ekologicznym wejście w proces współdecydowania. Dotyczy to tego typu inwestycji, jak na przykład spalarnia śmieci, budowa autostrady, budowa wysypiska odpadów, ale również na przykład linii wysokiego napięcia, przesyłowych linii energetycznych, nowych dużych zakładów przemysłowych, dużych ferm hodowlanych. Jest naprawdę bardzo wielka ilość dużych przedsięwzięć, które w dużym stopniu zmieniają środowisko przyrodnicze, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na to środowisko, a z drugiej strony zmieniają warunki życia ludzi na danym obszarze. No dobrze, też chyba w tych projektach mówi o tym, że będzie jest kara zagrożenia więzieniem, tak? 3 lat więzienia za blokowanie inwestycji. I to nie tylko chodzi o to blokowanie, jak rozumiem, że ktoś protestuje czynnie, tylko że właśnie w procesie jak gdyby legislacyjnym czy w procesie decydowania o tym, gdzie ma być ta inwestycja, stawia się różnego rodzaju przeszkody. Znaczy to rzeczywiście ta propozycja zmiany zapisów ustawowych, która została przedstawiona, ona zawiera w sobie takie przepisy, które właśnie dlatego według nas są sprzeczne z prawem unijnym. To znaczy z jednej strony zmienia się definicję organizacji ekologicznych, bo mówi się, że ona powinna mieć odpowiednią ilość ludzi z odpowiednim wykształceniem, czyli ludzie, którzy są naprawdę miłośnikami przyrody, ale nie mają wykształcenia w tym kierunku, a tak na przykład jest w wielu towarzystwach, nie wiem, miłośników i obserwatorów ptaków, którzy, bo to są po prostu hobbyści, którzy często więcej wiedzą o tej przyrodzie lokalnej niż specjaliści.
odbiera się z jednej strony prawo udziału w postępowaniu w ocenie oddziaływania na środowisko, z drugiej strony rzeczywiście jest taka propozycja przepisu, który będzie mówił, że jeżeli protest tych organizacji będzie nieuzasadniony i będą one brały w sposób nieuzasadniony, co nie jest zdefiniowane, co jest nieuzasadnione w postępowaniu sądowym, postępowaniu administracyjnym, grozi mu kara więzienia tym członkom tych organizacji do lat 3. A kto będzie stwierdzał, że dany protest czy dane uwagi były nieuzasadnione? Ja rozumiem, że administracja ochrony środowiska nie potrafi powiedzieć. Znaczy, to tak naprawdę powinien stwierdzać sąd. Powinien rozstrzygać sąd. Z przepisów proponowanych to jasno nie wynika. No dobrze, a gdyby się okazało, że takie przepisy wejdą w życie, to co z tymi funduszami europejskimi, o których mówiłem? Ja myślę, że myśmy już to przeżyli. Myśmy to przeżyli na początku, po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy się okazało, że polskie przepisy właśnie dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko nie w pełni konsumują, nie w pełni są spójne z przepisami Unii Europejskiej. I wtedy uległo zablokowaniu sporo inwestycji i była niepewność, czy rzeczywiście mogą być one finansowane ze środków Unii Europejskiej. Gdyby te przepisy przeszły, Unia Europejska do czasu rozpatrzenia i jakby sprawdzenia, czy nowe przepisy są spójne z ich regulacjami, z regulacjami ogólnounijnymi, mogłyby wstrzymać wypłatę dla Polski funduszy europejskich na te wielkie inwestycje, dla których potrzebne są oceny oddziaływania na środowisko. No ale ktoś może powiedzieć, że w sumie to są dobre rozwiązania, no bo tutaj pojawiają się protesty ekologów. Być może często niesłuszne, albo czasami niesłuszne, ale gdyby można było te protesty odsunąć, to te inwestycje szybciej by powstawały i nie byłoby przeszkód i można by było więcej budować autostrad, więcej oczyszczalni ścieków, a tak to trzeba bez przerwy się konsultować z ekologami. Znaczy ja powiem tak, że są jakby dwie rzeczy i to warto rozdzielić. To znaczy jest coś, co jest rzeczywiście powinno się ścigać i co jest kryminogenne. To znaczy są grupy przestępcze i to nie zawaham się tego tak nazwać, które podszywają się pod ekologów.